Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dziś wybitny polski skrzypek, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, no i juror 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka, profesor Konstanty Andrzej Kulka. Dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło, że tu jestem. Profesorze, moje pierwsze pytanie dotyczy udziału w międzynarodowych konkursach. Dla wielu z młodych muzyków Spisak jest pierwszym międzynarodowym konkursem, w którym biorą udział. Jak wspomina pan swoje początki? No cóż, konkurs jest rzeczą ważną. Oczywiście bywa czasem też tak, że nie jest tą rzeczą najważniejszą, która daje ten wstęp, że tak powiem, wstęp na estrady. To jest właściwym celem każdego muzyka, prawda? Każdego kształcącego się, każdego młodego człowieka. Ale konkursy międzynarodowe dają taką szansę, żeby przede wszystkim dać się pokazać, spróbować wygrać taki konkurs i wtedy spróbować grać już normalne koncerty na normalnych estradach. Czasem tak bywa, więc trzeba z tej szansy korzystać. No i to jest zawsze duże wyzwanie, taki udział w konkursie, ponieważ ci młodzi ludzie, oni muszą poświęcić bardzo dużo czasu, muszą się bardzo długi czas przygotowywać, muszą opanowywać ten repertuar. Potem jeszcze dochodzi sprawa stresu, potem dochodzi jeszcze sprawa troszkę braku doświadczenia. Dochodzi również sprawa, że niektóre utwory grają w ogóle po raz pierwszy w życiu, co jest zawsze bardziej nerwowe niż utwór, który jest bardziej ograny. No ale tym niemniej to jest szkoła życia i do tego trzeba się przyzwyczaić, bo normalne życie potem tak zwanego artysty jest bardzo trudne, bardzo ciężkie, wymaga wielu poświęceń i jest rzeczą wcale niełatwą. Muzycy, którzy zaprezentowali się wczoraj podczas trzeciego etapu finałowego w kategorii skrzypce, znani są już nam od pierwszego etapu przesłuchań. Ale czy wczoraj, podczas wczorajszego wykonania, czymś jednak zdołali pana zaskoczyć? No to znaczy nie tyle zaskoczyć, ile potwierdzić jakby to, co o nich już wcześniej wiedziałem, ponieważ akurat wielu uczestników tego konkursu już poznałem w czasie innych konkursów, prawda? Więc muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że niektórzy z nich zrobili postęp duży i że grają coraz lepiej. I to jest nadzieja, prawda, jakaś w ogóle nadzieja dla polskiej kultury, dla wiolinistyki. W tym momencie mówię z ramienia jako skrzypek, ale z drugiej strony też ta konkurencja altówki i oboje jest niesłychana. Zwłaszcza oboje zaskoczyły mnie niesłychanie wysokim poziomem w ogóle wykonawczym. Także to jest, dla mnie to była rewelacja. W swoim repertuarze ma pan utwory z muzyki najnowszej i XX wieku. Jakie w repertuarze skrzypcowym zajmują miejsce Michała Spisaka, patrona konkursu? No cóż, muszę powiedzieć, że nie jest tego wiele oczywiście, ale nagrałem na płytę koncert skrzypcowy z orkiestrą kameralną, z orkiestrą w tym momencie Amadeus, orkiestrą Agnieszki Duczmal z Poznania. I to nagranie jest dość znane na rynku, dlatego że nawet, o ile dobrze pamiętam, jest taka płyta Unii Europejskiej jakby, gdzie każdy kraj ma jakieś swoje fragmenty w poszczególnych dziedzinach muzycznych. Jeżeli chodzi o muzykę poważną, to właśnie tam w tym jest, na tej płycie jest, na tym odcinku muzyki poważnej z Polski jest właśnie Spisak i właśnie moje wykonanie koncertu Spisaka. Bodaj jego trzecia część, czyli to już jest takie duże wyróżnienie Spisaka, trzeba powiedzieć. Utworem obowiązkowym, który pojawił się w trzecim etapie w kategorii skrzypce, było Andante i Allegro właśnie na skrzypce i orkiestrę Michała Spisaka. Jakie trudności wykonawcze przed kandydatami stawia właśnie ta kompozycja, skoro została wybrana utworem obowiązkowym? No cóż, nie wydaje mi się, żeby stawiała jakieś szczególne warunki wykonawcze. To jest utwór na szczęście napisany całkowicie normalnie, napisany zgodnie w ogóle z duszą skrzypiec i w ogóle z możliwościami technicznymi skrzypiec i żeby napisany w ten sposób, żeby się mógł podobać publiczności, to jest bardzo ważne. Więc utwór napisany w sposób dość tradycyjny, ale tym niemniej bardzo ładny, bardzo efektowny, dobrze zagrany, na pewno musiał się publiczności podobać. Jeszcze jedno pytanie, bardzo subiektywne ze strony profesora. Mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie jak najbardziej subiektywna. Czy któryś z utworów, który pojawił się na przestrzeni pierwszego, drugiego, trzeciego etapu, jest profesorowi szczególnie bliski jako wykonawcy? No cóż, mogę powiedzieć tutaj jako skrzypek, że szczególnie bliski jest mi koncert Karłowicza, ponieważ jest to bardzo piękna muzyka i jest to koncert,
który jakby nie został doceniony gdzieś tam poza granicami naszego kraju. W Polsce jest bardzo znany. Nie to, że niedoceniony, po prostu on jest nieznany. Ja nad tym strasznie boleję, bo nikt tak naprawdę, jak ja proponuję, że często Karłowicze, to mówię, no nie, ale my tego nie znamy. Nawet jak pytałem tu jurorów, nie skrzypków, to oni, niektórzy z nich powiedzieli, że oni słyszą go po raz pierwszy w życiu, że nie znają tej kompozycji. A to straszna szkoda, ponieważ niektóre koncerty typu na przykład Brucha albo coś, moim zdaniem są znacznie gorsze niż koncert Karłowicza i ten koncert trzeba pielęgnować, trzeba go propagować, tą muzykę i starać się, żeby on był coraz bardziej znany na świecie. Kiedyś był też problem z Szymanowskim, obecnie już nie ma, już w tej chwili Szymanowski jest znany na całym świecie i gra się go bardzo dużo, z Karłowiczem jeszcze do tego nie doszło. No też wielka szkoda, że on bardzo wcześnie zmarł, tragicznie zmarł w górach, więc nie miał możliwości wykazania się swoim olbrzymim talentem i nie napisał aż tak wielu utworów, ale jego poematy symfoniczne i koncert naprawdę to są dzieła wybitne i trzeba je propagować. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę jak najlepszych wrażeń podczas finału, który zaczyna się już za pół godziny w kategorii altówka. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.